Hanna Suchocka jest naszym gościem. Witam. Dzień dobry, pani premier. Dzień dobry. Co u pani słychać, bo rzadko się pani pojawia w mediach, rzadko chyba też bywa w Warszawie. Trudno powiedzieć. Ja mam cały czas takie wrażenie, że jestem w nieustannych podróżach z miejsca na miejsce, a w Warszawie bywam wtedy, no jak mam coś tutaj do zrobienia, ale przeciętnie raz na 3 tygodnie. Natomiast rzadko bywam w mediach, bo faktycznie chyba jakoś tak troszkę sama odsunęłam się być może mimo różnych zaproszeń. No właśnie, nie komentuje pani bieżących wydarzeń w odróżnieniu od wielu innych byłych premierów celowo? Na razie tak. Przyjechałam, muszę jakoś zebrać się ze wszystkim, a ponieważ zajęć mam wiele, więc przyjmuję niektóre zaproszenia, ale oczywiście też można powiedzieć, że fakt, iż nie mieszkam w Warszawie, a mieszkam w Poznaniu, to także powoduje moją mniejszą widoczność medialną, bo niejednokrotnie otrzymuję zaproszenia, no ale w terminie i w dniu, w którym nie mogę być w Warszawie. Mówiło się pani o takim wielkim powrocie do polityki. Słyszeliśmy, że być może wystartuje pani z list Platformy do Europarlamentu, ale chyba nic takiego miejsca nie ma i nie będzie. Nie ma i nie będzie i powiem tak, że nawet w jakimś tam momencie, kiedy jeszcze byłam w Rzymie, były takie rozmowy, ale potem, kiedy przyjechałam do kraju, to rozważyłam to wszystko, zanalizowałam i doszłam do wniosku, że nie będę startowała do Europarlamentu z różnych względów, ale jednym z takich najbardziej ludzkich względów jest to, że powiedziałam, że nie bardzo chcę mieszkać w samolocie. Pani premier, pani angażuje się w politykę troszkę na zasadzie eksperckiej. Działa w tak zwanej Komisji Weneckiej. To jest taka komisja przy Radzie Europy i pani w ramach tej komisji obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie. Bardziej prawnie, bardziej konstytucyjnie. Jak pani ocenia te ostatnie dni? To znaczy właśnie, żeby jeszcze wrócić do tego. To jest jeden z bardzo ważnych elementów mojej obecnej działalności, albo ja jestem członkiem tej Komisji Weneckiej, która oficjalnie nazywa się Demokracja poprzez Prawo, czyli to już charakteryzuje zakres działania tej komisji, że my mamy stwarzać warunki prawne, czy dawać opinie na temat rozwiązań prawnych w tych państwach, które chcą tworzyć demokrację. I oczywiście dotyczy to państw Rady Europy, no a jak wiemy, Ukraina jest państwem Rady Europy od lat 90. I w związku z tym myśmy już od wielu lat analizowali standardy, czy Ukraina przestrzega standardy prawne dotyczące Rady Europy. Dziś to chyba trzeba zapytać, czy Rosja przestrzega, bo Ukraina wydaje się, że tak. Rosja jest też w punkcie naszej oceny. Myśmy bardzo wiele ustaw oceniali, tych, które wydaje Rosja, i były niektóre opinie niezwykle krytyczne z punktu widzenia standardów europejskich. A jak pani ocenia przyszłość Ukrainy? Obroni swoją integralność? No, ja bym, powiem szczerze, życzyła tego z całego serca i w gruncie rzeczy w dużej mierze nasze opinie eksperckie w tej Komisji Demokracja poprzez Prawo także szły w tym kierunku. Z tego względu, że komisja stoi na stanowisku, że odrywanie, i taką żeśmy opinię zresztą wydali w kontekście ostatniej aneksji dotyczącej Krymu, że są to rozwiązania i działania sprzeczne z prawem międzynarodowym i oczywiście także sprzeczne z prawem wewnętrznym Konstytucji Ukrainy, która w dalszym ciągu obowiązuje. Natomiast, jak wiemy, Ukraina przygotowuje się do nowej konstytucji, podejmuje pewne prace, żeby przygotować nową konstytucję, i my jesteśmy zaangażowani także w pomoc Ukrainie w tym zakresie. W przyszłym tygodniu ma odbyć się posiedzenie chyba Komisji Konstytucyjnej. Zobaczymy, na ile będzie możliwe, czy weźmiemy w nim udział, jak będzie to wyglądało, bo to są pewne wstępne zarysy, które trzeba przygotować pod podwaliny przyszłego ustroju. Mówiło się pani, że w Watykanie stała się pani instytucją i chyba rzeczywiście tak było, bo została pani zaproszona do takiej specjalnej komisji przez papieża Franciszka, komisji, która miałaby nadzorować sprawy związane z pedofilią w Kościele. Komisja formalny tytuł komisji jest Ochrona Nieletnich. Czyli powiedzmy sobie, komisja, która ma się zajmować ochroną nieletnich. Oczywiście należy zakładać, że ważną częścią tej komisji jest właśnie rozliczenie się i zajęcie się, przyjęcie pewnych standardów dotyczących walki z pedofilią. Natomiast ja osobiście widzę szerzej zakres działania tej komisji, dlatego że to jest kwestia ochrony dzieci. Pamiętajmy, że mówimy o komisji, która istnieje przy Kościele powszechnym, Kościele na całym świecie. A zatem mamy tutaj kwestię handlu dzieci, wykorzystywania dzieci w pracy. Myślę, że to w perspektywie
decyzję, także musi wziąć ta komisja pod swoją uwagę. Pierwsze posiedzenie tej komisji odbywa się w maju, na początku maja, zaraz po kanonizacji i wtedy myślę, że zostanie nakreślony taki ramowy plan i przede wszystkim kierunki działania, te krótkoterminowe i długoterminowe tej komisji. Kanonizacja za 2 tygodnie, nie mogę nie spytać pani o to, które spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, która rozmowa, które słowo utkwiło pani najbardziej w pamięci, bo my dziś Polacy bardzo często powołujemy się, wspominamy. Ciekaw jestem, jakie są pani wspomnienia. Powołujemy się, wspominamy tak. Ja czasami jak oglądam i obserwuję te niektóre rozmowy, no mam czasami niestety duże wrażenie takiej powierzchowności, jakby nie sięgano do głębi, a trzeba cały czas pamiętać o jednym, że Jan Paweł II przede wszystkim otwarł świat, otwarł Kościół na świat. Wprowadził, to co ja zawsze podkreślam, wprowadził Kościół i nauczanie Kościoła do dyskursu międzynarodowego. Przecież on właściwie wprowadził go do organizacji międzynarodowej. My się możemy zgadzać z tym, że już przedtem Paweł VI występował przed Organizacją Narodów Zjednoczonych, ale Jan Paweł II wprowadził właściwie Kościół do takiego dyskursu międzynarodowego także w kontekście praw człowieka. I ja myślę, że tu musimy sobie zadać też ten trud przywołania jeszcze i jego wystąpienia, jego orędzia na Światowy Dzień Pokoju w związku z uniwersalnością praw człowieka. Co to znaczy teraz i jak to odczytujemy? Myśli pani czasami, co by dziś papież nam powiedział, gdyby jeszcze żył dziś w tej Polsce Anno Domini 2014? No, papież przede wszystkim, i to wychodziło z wielu rozmów z nim oczywiście, on zawsze dbał, to co mówiłam, bardzo silnie o fundament, budować na fundamencie. I on wiedział, że jeżeli stworzymy sobie taką wolność troszkę zasadzoną na piaskach, to nam się to wszystko może rozpłynąć. Ja tutaj odwołuję się do pielgrzymki papieża w 91 roku, takiej mocnej pielgrzymki, która miała przywrócić wartości w wolnym świecie. I myślę, że papież do tego by powrócił. On miał tę zdolność, że on potrafił te wartości interpretować z duchem czasu. I myślę, że trochę tego jego głosu brakuje. Ja mam też takie wrażenie, że Jan Paweł II no też dałby jakąś taką chyba i wskazówkę dotyczącą politycznego organizowania się i tej sytuacji na Ukrainie. On potrafił dawać polityczny przekaz, posługując się metodą duszpasterską. I to była jego niezwykle, niezwykle ważna, jakby można powiedzieć, rola, ale także i jego siła. A jak pani dziś patrzy na to wszystko, co robi papież Franciszek? Można odnieść wrażenie, że media się nim zachwycają, piszą dużo. Trochę chyba jakby zapominały, że wcześniej był Jan Paweł II, nie mniej ważny, nie mniej medialny papież. Ja uważam, że to się pewno dzieje stąd, że w tym momencie, no bądźmy sobie szczerzy, media zostały opanowane bardzo dużo przez młodych ludzi, którzy tamtego okresu, kiedy Jan Paweł II zaczynał być papieżem i kiedy to on zadziwił świat, bo ja pamiętam taką książkę włoską, która się ukazała pod tytułem Szok Wojtyła, że wybór Wojtyły był szokiem dla świata i jego język, jego sposób prezentacji, sposób komunikowania się. Ale oczywiście to był rok 78. W tym momencie to już minęło kilkadziesiąt lat i mamy papieża, który w tym czasie, on na te czasy, na ten moment używa też języka właściwego tym czasom. I dlatego chyba jest tak dobrze przyjęty, zwłaszcza przez młodych, podobnie jak Jan Paweł II w tamtym czasie był przyjęty także przez młodych. I myślę, że nie byłoby papieża Franciszka bez Jana Pawła II i co więcej jeszcze, jak niektórzy mówią, nie byłoby papieża Franciszka, gdyby pomiędzy Janem Pawłem II a Franciszkiem nie było Benedykta XVI. To wszystko ma swoją jasną logikę w dziejach opatrzności. 27 będzie pani w Watykanie? No mam taką nadzieję, że będę w Watykanie 27 i 20, no i zostanę jeszcze, ale będę. Chociaż dla mnie uczestnictwo w kanonizacji, zawsze to podkreślam, ono ma swój walor wszędzie, nie tylko na placu, ale także w każdym innym miejscu, bo my jesteśmy no jednak włączeni, wierząc w tę kanonizację, jesteśmy włączeni w pewną transcendencję. Choć myślę, że dla takich osób jak przeżywać to. Pani, bycie w tym miejscu, osoby, która znała tak dobrze papieża, będzie szczególnym wydarzeniem.
No jest szczególnym wydarzeniem, dlatego że ja nie tylko jakby spotykałam się z papieżem z tego tytułu, że byłam ambasadorem, ale właśnie miałam tę przyjemność spotykać go wcześniej, ten wielki zaszczyt, zanim zostałam ambasadorem, kiedy on wtedy był jakby, można powiedzieć, w pełni sił i taki bardzo zainteresowany, pełen energii. I te wszystkie lata, kiedy jestem na placu, stają mi przed oczyma. Dziękuję bardzo. Hanna Suchowska była naszym gościem. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.